Wielu z was pytało, co z naprawą tych drobnych odprysków. Naprawą, a nie maskowaniem. No to mamy sposób. Technologia UV. Za pomocą tej technologii możemy wykonać punktową naprawę w kilka minut. Potrzebujemy do tego specjalnego preparatu na rdze, kortanin F, lakieru UV, lampki UV, bazy koloryzującej, sztyftów, czyściwa, zmywacza, pojemniczka na bazę, gąbki melaminowej i ewentualnie zestawu do polerowania. Zaczynamy od usunięcia lotnej rdzy. Tylko tyle. Nie czyścimy do gołej blachy. Przejechać po tych krostach gąbką melaminową i wystarczy. Kortanin wiąże się chemicznie z rdzą i tworzy powłokę antykorozyjną. Przemywamy miejsce naprawy zmywaczem i wycieramy do sucha. Następnie specjalnym sztyftem nakładamy preparat antykorozyjny kortanin F. Bezpośrednio na rdzę. Staramy się to robić dokładnie. Teraz musimy dać mu szansę, by się wgryzł w rdzę, czyli czekamy minimum jeden dzień. Na kortanin F nie nakładamy podkładu, zatem kolejny krok to nałożenie bazy koloryzującej. Najwygodniej przepsikać się wcześniej do pojemniczka i teraz, jeśli jesteśmy wprawieni, w sztuce nanosimy to pędzelkiem. Dla mniej wprawnych lub na kacu polecam sztyft. Jest po prostu łatwiej i dokładniej. Możemy położyć więcej niż jedną warstwę, ale nie jest to konieczne. Jeśli dwie lub więcej, to pamiętamy o tym, żeby zrobić 10-minutową przerwę przed położeniem kolejnej warstwy. Nakładamy do tej pory, aż kolor będzie miał pełne krycie. Klar UV nanosimy pędzelkiem lub sztyftem. Staramy się to robić bardzo dokładnie, żeby nie wyjechać poza strefę odprysku. Po utwardzeniu ten lakier UV jest cholernie twardy i polerowanie wcale nie jest proste. A już w takim miejscu jak na filmie polerowanie maszyną jest raczej niemożliwe. A ręcznie to żmudna robota. Po nałożeniu klaru odczekujemy chwilę, żeby się ładnie ułożył. Utwardzenie lakieru UV następuje przez oświetlanie promieniami UV. W przypadku tego zestawu trwa to minutę. Po minucie lakier jest w pełni utwardzony i można go już polerować. I to jest kompletna naprawa. Miejsce jest zabezpieczone przed korozją, zamaskowane i utrwalone. Nie słuchajcie hejtu. To biedni ludzie. Prędzej się niewidomi dogadają za pomocą języka migowego, niż te typy zaczną myśleć. Pamiętajcie o tym, że ta naprawa w pełni zabezpiecza, a mając taki zestaw możecie naprawić sporo usterek. Za cenę naprawy jednego elementu możecie naprawić kilkadziesiąt miejsc. No to oczywiście zależy od wielkości tych napraw, ale w przypadku takich odprysków tego towaru idzie tak mało, że sprawa będzie załatwiona na zawsze. Takich drobnych usterek jest bez liku. A to pod marketem, a to w drodze kamyki, a to ukochany sąsiad czy małolat idiota. Na każdym kroku coś się wydarza. Pamiętajcie, że zawsze można oddać auto do lakiernika. A tutaj widzicie efekt. Niestety na metaliku ciężko dokładnie pokazać w kamerze, bo się okoliczności przyrody odbijają jak w lustrze. Ale widać wyraźnie, że jest dobrze. To również kwestia podejścia. Jeśli ktoś jest tak zmotywowany jak pracownik infolinii o 7 rano w sobotę, to zrobi to tak, że nie będzie śladu i nawet YouTube'owy hejter zapłacze z powodu bólu dupy. Ja potraktowałem to swobodnie, nie polerowałem, bo i miejsce do tego nie najszczęśliwsze i nie widziałem potrzeby. Dla mnie efekt jest super, ale rozumiem, że operatorzy mikroskopu mogą kręcić nosem. Więc można to jeszcze dopieszczać jak teściową przed ślubem. Próbowałem to pokazać bez tych odbić, więc ustawiłem auto pod szklanym dachem. Zwróćcie uwagę na miejsce poprzedniej naprawy z października. Wszystko gra i buczy. Lakier przezimował i ma się dobrze.